Do bramki przeciwnika. Witamy Państwa bardzo serdecznie w imieniu Uczniowskiego Klubu Sportowego Sprint Rudniki. Honorowy patronat nad wydarzeniem sportowym objął wójt gminy Międzyrzec Podlaski, pan Krzysztof Adamowicz. Moi drodzy, mecz piłki nożnej jest połączony z promocją zakupionego profesjonalnego sprzętu nagłośniającego. Podczas organizowania różnych uroczystości borykaliśmy się z różnymi trudnościami. Często sprzęt nagłośniający nie spełniał swojej roli. Priorytetem naszego klubu stało się pozyskanie funduszy na jego zakup. Udało się opracować wniosek o dofinansowanie w konkursie lubelskiej lokalnej mikrodotacji FIO4. Został on wysoko oceniony przez komisję konkursową i otrzymaliśmy fundusze na zrealizowanie naszego projektu. Również otrzymaliśmy wsparcie z gminy Międzyrzec Podlaski z Funduszu Wkładów Własnych na rok 2020, Rady Rodziców i środków własnych. Dziś po raz pierwszy będzie użyty sprzęt nagłośniający. Rozgrywki piłkarskie rozpoczniemy od meczu towarzyskiego drużyn biorących udział w szkoleniu sportowym z piłki nożnej. Wzięło w nim udział 14 zawodników. W ramach tej dotacji pozyskane z gminy Międzyrzec Podlaski zakupiliśmy stroje sportowe. Nasz klub ma więc swoje barwy, z czego jesteśmy bardzo dumni. Projekt koszulek opracowała pani Marzena Przybyłowska, a trening z uczniami w formie wolontariatu 20 godzin w okresie wakacyjnym poprowadził pan Emil Nasiłowski. Cieszę się, że klub działa prężnie. Cieszę się, że gromadzi rodziców, nauczycieli, uczniów. To jest kolejne miejsce do wspaniałej współpracy i do podejmowania pięknych działań. Dziękuję za zaangażowanie przede wszystkim pani Eli Łaziu, której prezesowi klubu. Naszym drużynom młodzieżowym, drużynie nauczycieli, rodziców kibicuję bardzo. Życzę rywalizacji fair play i grajmy tak, aby nikomu nic się nie stało. Zawody uważam za otwarte i przekazuję pozdrowienia od pana wójta.